Zapraszam serdecznie, chodźcie się bić. Atakowanie wszystkich graczy w Broken Ranks. Jeżeli ktoś z was nie zna zasad tego challenge'u z wersji 2D, to już spieszę z wyjaśnieniami. Challenge polega na tym, że biegamy sobie po mapkach i atakujemy dosłownie wszystko, co się rusza. Nieważne, czy gracz ma pierwszy level, czy 140, chociaż 140 jeszcze nie ma na tym serwerze. Więc dzisiaj może być całkiem ciekawy film, ponieważ będziemy atakowali graczy, którzy będą prawdopodobnie w moim przedziale levelowym, a ja gram voodoo, więc ogólnie myślę, że będziemy mieli dobry damage. Bardzo miło mi jest was powitać w tej serii, widzimy się po raz pierwszy w Broken Ranksie. Czekałem długo, żeby w końcu to nagrać. Tyrn, ile można klepać ludzi w Tyrn w 2D? W końcu możemy się pobawić w wersji 3D. Na początku sobie ustaję w ogóle taktyki, tak myślę, żeby sobie jakoś tutaj sprawnie to oranie robić, bo ogólnie walka PvP w voodoo nie jest wcale taka prosta moim zdaniem i trzeba tutaj się troszeczkę przygotować. Więc tak, pierwsza taktyka to na pewno będzie all-in, czyli zrobimy sobie coś takiego. O, w ten sposób i będziemy po prostu klepali typa. Myślę, że to jest spoko. Druga taktyka, jaką sobie ustawimy, to jest po prostu szpilka na początek, jeżeli walka będzie dłuższa. Więc zrobimy sobie coś w tym stylu i tutaj wrzucimy sobie szpilę. I ta szpila nawet może w sumie być na 3 punkty, żeby na pewno trafić. Trzecia taktyka, jeżeli walka będzie serio długa, to jeszcze rzucamy sobie otępienie. Więc zrobimy to w ten sposób. O, no i myślę, że to w sumie jest całkiem spoko. Możemy nawet zrobić sobie tak. O, i to jest to. Szczerze mówiąc, zrobię to całkowicie bez żadnych poradników, po prostu tak jak mi się wydaje, że będzie dobrze. Czwartą taktykę zrobimy sobie już w ogóle mega defensywną. Tak w razie, gdybyśmy walczyli naprawdę z jakimś koksem, typu rycerz, który będzie nam dużo klepał, to możemy sobie takie coś zrobić. Ta tarcza tutaj dochodzi, tarcza bardzo fajnie nam może tutaj pokryć jakieś obrażenia. Dobra, no i tak to wygląda i tak idziemy zaraz klepać ludzi. A możemy sobie jeszcze odebrać konto premium, zobaczmy, co tutaj coś ciekawego wydropi. O kurde, BL miksturki 50, wow, całkiem nieźle. Wprowadzamy także jedną zmianę w tej serii, ponieważ jest tutaj nowy serwer, nowi gracze, nie chcę nikogo zdenerwować, no i nie będziemy atakowali petów, będziemy atakowali tylko i wyłącznie graczy, może wam się ta zmiana spodobać, może nie. Doszedłem do wniosku, że atakowanie petów, kiedy gracze są nowi i nie do końca mogą ogarniać, że na przykład platynę da się kupić przez handel z innymi graczami, mogą być mega zirytowani, jeżeli im zabije peta, więc nie będziemy zabijali petów, odpalamy sobie tryb szybkiego atakowania na A, który pozwoli nam po prostu atakować wszystko, co się rusza i nie patrzymy na level, po prostu będziemy tatka smoka na przykład atakowali. Okej, nie można atakować innych graczy w tym regionie z jakiegoś powodu. Aha, bo tu jest jeszcze biała strefa. No dobra. Cozer, dzień dobry, witam cię serdecznie. Niestety muszę cię zaatakować. Ogólnie pewnie ludzie będą myśleli, że ja misklikuję, bo to tak wygląda, że po prostu biegnę sobie przed siebie i nagle wchodzi oro. No ale tak wygląda content, na szczęście się nagrywa. Mamy pierwszą walkę, moi drodzy. Pierwsza walka, gościu ma peta, no i mam niski level, więc myślę, że sobie zrobimy to gdzieś w ten sposób. To jest chyba mag ognia, tak mi się wydaje. Jeszcze do końca nie rozpoznaję trzymania broni. No ale no, no musi być mag ognia, no niestety. Chłop padł, więc pierwsza walka wygrana. Dzisiaj będą takie walki. Ogólnie wydaje mi się, że mam dosyć wysoki level, więc to tym bardziej nam tutaj usprawni grę. Niestety pet też padł, no tu Monki go zabił. Gdyby była możliwość, to bym uciekał. Atakujemy sobie kolejnego gracza. Zaraz sobie nabiję czachę w ten sposób, trochę się boję. No ale dobra, mam nadzieję, że nikt się tutaj na mnie nie wkurzy. Okej, no i tu już mamy ciekawszą walkę. Oby tylko chłop nie uciekał i będzie super. Zróbmy sobie coś w tym stylu. Pyk. Musimy go zdebufować, bo tutaj już w pierwszej turze raczej go nie zabiję. Możemy się z nim przywitać może, zróbmy sobie na przykład 6 mu wyślijmy, zobaczmy. Ogólnie widzowie, uczę się grać w voodoo cały czas. Jakby PvP i voodoo to jest coś, co robię po raz pierwszy w życiu, więc do końca nie wiem, jak tutaj się jeszcze zapatrywać na to wszystko. Dobra, na szczęście debuff nie wszedł, więc mogę nie ogarniać, to zdaję sobie z tego sprawę. Rzućmy jeszcze zatrucie, tak myślę, chociaż w sumie nie, niepotrzebne, trzeba go zabić. Dobra, mamy drugą walkę. Dzisiaj będzie naprawdę sprawny odcinek. Myślę, że trochę typów sobie pozabijamy. Zobaczymy, ile będzie sal. Oczywiście, kiedy padnę, no to sal to będzie... Oj, chłop uciekł niestety. No dobra, no to będziemy go chyba gonili w takim razie. Okej. No to gonimy go. No niestety, jestem dzisiaj skurczybykiem. Jeżeli ktoś z was został zabity w tym odcinku przeze mnie i czuje się urażony... O kurde, chłop uciekł, patrzcie. Hilnął się skubany. To nam trochę komplikuje sprawę w sumie. Musimy mu wyssać manę. Jeżeli ktoś z was poczuje się urażony i chce na przykład dostać zadośćuczynienie ode mnie, no bo go zabiłem, ja ogólnie nie mam zbytnio frajdy zabijania graczy, bardziej robię to tylko i wyłącznie na odcinek. Możecie śmiało do mnie, napisać i dam wam zadośćuczynienie w postaci 50 tysięcy. Myślę, że za śmierć, ewentualnie za śmierć peta, będzie to takie w sam raz. Nie do końca wiem, dobra, idźmy sobie odpocząć. Nie do końca wiem w sumie, ile to w przeliczeniu teraz wyjdzie, bo cena platyny jest strasznie niestabilna. No ale możemy sobie to ogarnąć, więc 50k. Wystarczy, że napiszecie i dostaniecie. O, chłop mi chyba grozi. No chyba nie chce, mordo. 50 level, powinien dać radę sobie ze mną. Okej, tu jest dwójka, o Boże, dwóch typów atakuje, no dobra. To może być ciężko, zobaczymy, jakie mają levele. Gartol jakiś, a nie, po prostu Gartol. To trzeba, widziałem dwójkę? No dobra, no nie wiem, zobaczymy. Może ktoś miał ochronkę. To atakujemy typa, możemy się spodziewać, że wyskoczy ktoś taki jak na przykład Pummaster. No dobra, no niestety, tego się mogłem spodziewać. Mamy pierwsze salto, widzowie. Ale spróbujemy i tak typa pocisnąć, zobaczymy, czy się uda.
Więc tak to wygląda, tak to wygląda. Ogólnie oranie graczy w Taernie to była chyba... Tak, to zdecydowanie była najlepsza seria, najbardziej chętnie oglądana przez was na moim kanale. Więc myślę, że 3D... Kurczę, nie wiem w sumie, czy wam się to podoba, czy nie, możecie to znać. Wydaje mi się, że to dalej jest ciekawe, tyle że póki co jeszcze te walki nie są takie ekscytujące, bo później, kiedy już wiecie, są wyższe levele postaci... Oj, salto niestety. Jak już są wyższe levele postaci, to po prostu te walki są dłuższe i bardziej intensywne. Póki co będzie to takie po prostu wbijanie się na pałę i bicie ze szpil, więc no. Idziemy zaraz kupić peta, muszę poczekać 5 minut, bo dostałem ochronkę i widzimy się zaraz w kolejnych walkach. Podgłosiłem też grę przy okazji, bo grałem bez dźwięków, to mogło troszeczkę zepsuć wam wrażenia z odcinka, no nieważne. Dobry, chciałbym odkupić peta. Mąkę, wracaj do mnie. Idziemy się bić dalej. Oczywiście, żeby dodać takiej pikanterii, wszystkie walki będę odbywał z petem, więc jak ja padnę, to i pet padnie i wtedy będziemy po prostu tracili hajs, że tak powiem. A właśnie, nie powiedziałem wam, moi drodzy. Osoby, które dotrwały do tego momentu w odcinku, zapowiadam tutaj mini konkursik, mini giveaway dla was. Jeżeli chcecie zgarnąć 50 sztuk platynki, napiszcie po prostu swój nick w komentarzu, a ja w przyszłym odcinku sobie jedną osobę wylosuję i tyle. Ogólnie działa to tylko na Kadarinie, więc musicie mieć konto na Kadarinie. Na innych serwerach niestety nie mam postaci, więc też co za tym idzie, nie mam majątku, nie mam platynki. Tam, więc tylko i wyłącznie Kadani wchodzi w grę. Dobra, wchodzimy na czerwoną strefę i już wchodzimy do bitwy. Mamy tu jakiegoś druida, jeszcze niestety nie mogę walczyć. Okej, to nieważne, to fan start. Idziemy, wracamy do domu. Dobra, myślę, że ochronka się już skończyła. Wychodzimy na czerwone pole, idziemy orać graczy. Tutaj chłop się bije z jakimiś pająkami. Ogólnie mega się boję, że będę atakował jakieś niskie levele i ten pum będzie wyskakiwał. To jest mega, mega niefajna sprawa. Ja też nie mam takiego obycia jeszcze z patrzeniem na levele graczom, bo jest ten tryb szybkiego atakowania i to strasznie uniemożliwia patrzenie na danego gracza, w sensie podgląd, jaką ma tam, wiecie, postać, jaki ma level. Bo po prostu zanim to zobaczymy, to ten gracz nam ucieknie 4 razy, więc no niestety. Więc idziemy sobie po prostu gdzieś tędy, poszukamy kogoś. Myślę, że tutaj już są osoby, które robią na przykład geo, więc mogą tutaj faktycznie mieć jakieś duże levele. O, to... Ej, ja go zaatakowałem z drugiego końca mapy w ogóle. Bijemy się przez 4 ściany, to może być całkiem ciekawe. Czyż go nie atakowałem dzisiaj? Nie no, chyba nie, bo miał ochronkę. No dobra, nieważne. Atakujemy typa. Ej, wydaje mi się, że go atakowałem dzisiaj już tak szczerze. No dobra, nie wiem. Myślę, że klepniemy go w pierwszej. Muszę sprawdzić w montażu, ale wydaje mi się, że... No nie wiem w sumie. Tak czy siak, bijemy. Chłop zabity. Oczywiście spróbujemy tego nietoperza mu nie zabijać, tylko małpa jest tak wściekła. Mąkę, proszę, nie bij. Uciekamy. Ojej, strzeliła mi butelka. Bierzemy ucieczkę. Kolejny gracz zaorany. Widzicie teraz mniej więcej jakiś podgląd pewnie, jak tam wyglądamy z naszym win rate w dzisiejszym odcinku. Małpko, zostaw go. On nie musi umierać. Jeszcze krytyka za panu. No dobra, no niestety. Pershing, dobra, bijemy Pershinga. Siema Pershing. Co tam u ciebie? To jest rycerz, dobra, to trzeba troszeczkę inaczej tutaj do gościa podejść. Myślę, że zrobimy sobie coś w tym stylu. Kurde, możemy spróbować go ukazać. Kurde, ukazanie gracza byłoby całkiem ciekawe. Myślę, że jako voodoo mogę spróbować. No ładnie te debuffy nawet chodzą, niestety szpila nie weszła. O, on daje sobie tarczę, ta tarcza mu dużo nie daje ogólnie. Okej, dostaliśmy czapę. Zróbmy sobie tak, zróbmy sobie szpilkę. O, spróbujmy, czemu nie? Dajmy dwa razy zatrucie i dajmy ukaz. Może wleci, może wleci. Okej, tarcza. Jest szpila. Jest zatrucie i ukażmy go. No dobra, niestety nie weszło. To co, próbujemy? Myślę, że można próbować dalej. Spróbujmy jeszcze kilka razy. On tu na sklepie, ogólnie nie robi nam zbyt dużo. Dajmy szpilkę na koniec, gdyby nam się nie udało. Jednak w ogóle 4-2-0, ciekawe. Wrzućmy sobie 4 ukazy i na koniec wrzućmy jedną szpilkę i myślę, że z małpą go dobijemy. Ale pięknie. Dawaj, 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 mordo, na odcinku. No niestety nie siadło, no dobra, niestety. Może małpka. Okej, małpka ładnie strzela, kamyszkiem za 100%. Coś pięknego, chłop idzie mnie bić. Zaraz padnę. Dobra, no to może troszeczkę inaczej, to może kamieniami go wykończmy, bo nie mam many. A nie chciałbym paść głupio tutaj. Więc rzućmy sobie tak, dajmy sobie jeden punkcik. Może w ten sposób, dobra. No i powinniśmy teraz to załatwić. Dobra, chłop rozwalony. Pozdrawiam serdecznie Pershinga. Dobra walka, podobała mi się. Oj, no i niestety nasz komary zaatakowały, ja nie mam ani HP, ani many. Myślę, że zaraz ktoś przyjdzie się zemścić, może nas tutaj zaorać. No dobra, ojej, dobra, chwila, nie, ucieczka. Dobrze, nie chcę się z tymi komarami bić tak szczerze. Idziemy dalej, Pershinga drugi raz nie atakujemy, dajmy mu spokój. Kareman, siema Kareman, witam cię serdecznie. Czy chcesz się ze mną pobić? No niestety nie masz wyboru, musisz. Bo kręcę odcinek, więc o co chodzi. Zobaczmy kim jest Karenan. Karenan ma pety 2 nawet, okej. Całkiem ciekawa opcja, to jest prawdopodobnie druid, więc musimy sobie dać taką obronkę. Spopielarz też może całkiem nieźle dipsy wykręcić, więc zrobimy sobie w ten sposób. No i spróbujmy typa zabić. O, nie dostaliśmy korzonek na szczęście, bardzo dobra informacja. No i typ jest klepany, po 300, ładnie. On się wyhila, więc nie ma co się cieszyć za bardzo. Wrzućmy sobie tą tarczę.
Ej, szczerze? Bardzo fajnie mi się nagrywa PvP jako Voodoo. Voodoo jest mega mocną klasą PvP. Serio. Oj, ten nietoperz mnie pobije strasznie. No dobra. O, oj. Rzućmy mu otępkę może. Mówię, on... Kurde, Bele, będzie miał straszne problemy. W sensie ja będę miał straszne problemy, bo będzie się healował, więc muszę go szybko ubić. Więc myślę, że zrobimy sobie teraz tak i potem lecimy już w all-in. O nie, on mi w ogóle PA zabrał, nie zauważyłem. Ojej, ojej, dobra, Gaugan. Dawaj otępienie. Ciach, jest. I wchodzi teraz. Nie wchodzi nic, okej. No chyba padniemy, widzowie. O Jezus Mario, on tak potrafi? Co jest? Mordo, spokojnie. Ej, żartuję tylko. To jest po pierwsze sporąbany jakiś. Dobra, żyjemy. Małpko, strzelaj. Au. Serio, ten nietoperz mnie zabije. Widzowie, chyba robimy salto. Jeszcze wsparcie przyszło. O, to jest ten gościu, którego klepałem. No dobra. No to zróbmy sobie... Dobra, all-in, wchodzę. To już nie ma sensu. Po prostu all-in i tyle. Trzeba typa zabić. Jak w sumie mogłem w tego polecieć. Bym go tak ubił jeszcze po raz drugi. Małpo, trzymaj się. Walczysz za mnie. Ja muszę zejść. Boli mnie noga. Walnąłem bramkę. Au. Dobra, czy Monki to przeżyje? Mam wrażenie, że nie. Pewnie dostanie korzonki i będzie stał 3 rundy. Więc niech on sobie tam walczy, a ja poczekam, aż mi ochronka spadnie. Idziemy się bić dalej. Niestety drugi zgon. Wydaje mi się, że wracanie do tej jaskini już nie ma sensu, ponieważ wszyscy chcą mnie tam zabić. Chodzimy na plażę. Zobaczymy, czy tutaj będą jakieś ofiary potencjalne. No ja już widzę ludzi. Zróbmy na przykład tak. Okej, nie mogę. Drużyna pod ochroną. Spoko. Biesiak. Coś szczerze, że pump wyskoczyć. Ogólnie ta plaża chyba nie jest dobrym pomysłem, bo to są niskie levele zazwyczaj, które sobie jeszcze ich ekspią. Więc okej, dobra, nie ma pumpa, na szczęście. To robimy teraz tak. Robimy sobie szpilkę. Wrzucamy sobie wszystko tak i robimy jeszcze tak, bo ten pies potrafi nieźle uderzyć. Więc robimy coś w tym stylu. Uuu, chłop ma... Ojojoj. Chłop ma całkiem dużo wiedzy. I te procenty wcale nie są takie mocne. Albo to też jest Voodoo, okej. Ja myślę, że to jest druid. Dobra, spoko, rozumiem. No to robimy to inaczej. To zrobimy to w ten sposób. Musi wejść otępienie w takim razie, żeby mu zmniejszyć to. On niestety atakuje pierwszy, bo nie kliknąłem, więc mogę się jeszcze chwilę zastanowić. No dobra, no zróbmy ten sposób. Okej, idzie w peta. To był bardzo duży błąd z jego strony, myślę. Bo ja go teraz mam. No ja go teraz mam. No niestety, dobra. No i walność tutaj będzie, myślę, oszczędzony. Nie powinien paść. Tak jak mówię, graczy nie atakujemy, bo mega szkoda, gdyby nowi gracze, potencjalni nowi gracze w Broken Ranksie musieli przez jakiegoś youtubera tracić pety, to by było mega kijowe, więc mam nadzieję, że małpa go nie zabije, a my robimy w tył zwrot. No i kolejny gracz ubity. Małpko, zostaw. Małpko, Alberto, proszę, nie rób tego. Dobra, idziemy dalej, mamy tu jakiegoś typa, w ogóle ja mogę atakować... Aha, pod ochroną. Ja mogę atakować ludzi w ogóle z 14 km, to jest chyba do poprawki, mam wrażenie, bo chyba tak nie powinno to działać. To może być ciekawa walka, jeżeli ktoś wyjdzie z tego mostka, to ja go atakuję i tu jest tylu ludzi, że prawdopodobnie rzucą się jemu na obronę. Okej, pod ochroną niestety. No to może być całkiem ciekawe. Wydaje mi się, że jak kogoś tu zaatakuje, to zaraz może być tutaj 5 na 5 bitwa. Sprawdzimy. Sprawdzimy, co się stanie. Oby tylko pump nie wyskoczył. Ten pump strasznie psuje mi plany. Dobra, zobaczmy. Czy będzie pump? Nie ma pumpa. Okej, czy ktoś tutaj wbije? Nie będę klikał zegara, bo kliknięcie zegara to byłoby skazanie siebie na porażkę. To jest prawdopodobnie magownia. Ten kruk też może bardzo mocno tutaj namieszać. Dobra. No tak, to jest magownia. No to lecimy. Maraszenek. Witam cię serdecznie w walce. Niestety nic nie trafiam, ale może zaraz to się jakoś tutaj na naszą korzyść odbije. Zróbmy sobie otępienie w takim razie i tą szpilkę. Kruk niekoniecznie musi lecieć w nas. Ten jeden punkcik na blisko sobie zostawię, gdyby miały podpalenia lecieć. No i zróbmy to w tym stylu. Może nawet zróbmy tak, żeby ta szpila weszła. Jak wejdzie szpila, to chyba połowę mniejszą szansę na trafienie. To jest mega dużo. Więc szpilka tutaj jest... Ej, mordo, weź coś traf. No dobra. Wiecie co? Zróbmy to inaczej. Zróbmy to inaczej. Wyssimy mu całą manę. On ma 400 many. Wydaje mi się, że mogę mu wyssać manę. Tylko problem, żeby on mnie nie zabił. No właśnie w ten sposób, nie? No ojej. No. Dobra, pan B może przeżyje. To zrobię sobie jeszcze Ali na koniec. Miał 39 level, no głupie te procenty strasznie. Alberto zginął w walce, no nie, najgorzej. O, dobra, zaatakowaliśmy go, zajebiście. No to wchodzimy. To wchodzimy do bitwy. Shield jest naszym wrogiem. Zobaczymy, jak tutaj się stawi. Czy stawi się w ogóle do walki, czy będzie uciekał. Wydaje mi się, że będzie walczył. Zróbmy sobie taką taktykę z Shieldem. O, jest jeszcze kruk. Z Shieldem może być całkiem ciężko, tak myślę. Ale też nie musi. Jest otępienie i jest szpila. Dobra, wygraliśmy. Oj. Mówiłem w omówieniu klas postaci, że Shield nie radzi sobie najlepiej.
Mocno mnie wtedy krytykowaliście. Nie atakujemy kruka. Sorry, już uciekamy. Spokojnie, zostawiamy kruka. Kruk jest ziomalem. Ja ogólnie bardzo lubię kruki. W 3D są jeszcze ładniejsze niż w 2D. Chyba była ósma walka za nami. Idziemy się bić dalej, nie? Co tam? Troszeczkę HP straciliśmy w poprzedniej walce. No ale dobra. Ej, wszyscy mają strasznie podobne niki. Ja ciągle mam wrażenie, że atakuję jedną osobę, tak szczerze. Dobra. Bijemy nawet nie wiem kogo i czy wyskoczy pump. Zaraz się okaże. O. Ruosk się nazywa ten chłop. To jest. Shit. To jest ten sam shit? Nie, no chyba nie. Robimy tak. No i spróbujmy go zabić. Nie, no ten walczy troszeczkę inaczej. Dobra, jest otępienie i jest szpila. Okej. Okay. Całkiem fajny początek bitwy. Wróćmy sobie tą tarczę, tak żebyśmy to przeżyli. Kurde, mam mało HP. No, to może być problem. O, oj. Okej. Okay. Idzie mnie bić. No, radzi sobie świetnie. Jak to na shida przystało. No i dobra, rzućmy sobie tarczę i typa zabijmy. Myślę, że to spokojnie już wystarczy. Możemy nawet zrobić tak. Tarcza tak w razie W, no i lecimy. No i szpila, dobra, nice. O kurde, jeszcze trzy szpilki załadowane. To myślę, że ten kruk też może paść. Accadation się nazywa, no dobra. Napisał coś na priv, zobaczmy. Widać, że Katkiego słuchasz. Ej, ja tak szczerze to słucham. Jestem generalnie mega, mega wielkim fanem Outside'u i Katkiego. W sensie, wszystko co stamtąd wychodzi, to jest przeze mnie słuchane wiele razy. Witam youtubera. Siema Sempera, słuchaj, stój w tym miejscu jeszcze chwilkę. Napiszę ci siema. I cię zaatakuję. Dobra, no niestety Sempere. Witam youtubera, zaraz pewnie tutaj mnie znienawidzisz. Dasz łapkę w dół, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli chcesz stary 50k, gdybyś oczywiście padł w tym momencie, no to możesz do mnie napisać w komentarzu. Okej, okay, a my robimy sobie w ten sposób i próbujemy. Dam mi piach, to zrobimy sobie jeden punkcik. Jest chwila. Widza. Oj, dobra, niestety uciekł. Niestety uciekł, więc zostawiamy peta. Dobra, zostawmy go. Pozdrawiam cię serdecznie, Sempere. Trzymaj się, mordo. Dobra, tutaj wrócił ten typ. Nie będziemy atakowali ciągle tych samych, bo to było takie troszeczkę niefajne. Idziemy sobie gdzieś indziej na koniec. Jeszcze dwie walki, myślę, zrobimy w tym odcinku. Wiecie, gdzie pójdziemy? Pójdziemy sobie na skrót szubrawców, czyli w to miejsce, gdzie wszyscy się zawsze naparzali na Telnorze i pewnie na innych serwerach też. Zobaczymy, czy ktoś tam stoi, bo... No ja pamiętam, że tam zawsze był tłum i tam zawsze wszyscy się bili, tylko tam każdy miał 140 level. Wydaje mi się, że teraz może być troszeczkę tam spokój, bo jednak ludzie jeszcze nie mają wyekspionych postaci. Co to? O, tak się da? Nie mają jeszcze wyekspionych postaci i prawdopodobnie wolą expić niż się bić na PvP. Aczkolwiek zobaczymy. Staniemy sobie tutaj, na samym środku i będziemy atakowali każdego, kto podejdzie, na przykład jego. Oj, nie trafiłem, dobra. Tak, no i Fredry tutaj idzie. No i Fredry naciął się na naszą szpilkę, że tak powiem. Jest Maria. Dobra, atakujemy Fredryka. Zobaczmy, kim on jest. Jest to shit. Zobaczymy, czy dobrze sobie poradzi, czy będzie jak na przykład shit. Jezus Maria. No dobra, nie, przestaję już, bo cringe'owe te żarty strasznie mam dzisiaj. Dobra, dajemy mu otępienie. Nie weszło. Dajemy mu szpilę, też nie weszło, ale procenty są takie niezłe. No i dajemy mu trzy szpilki i chłop nie żyje. Shit, polecam grać serdecznie do klasną postaci. Dobra, gościu zabity. No i biegniemy sobie dalej. Zróbmy sobie odpoczynek. No i czekajmy. Czekajmy. Tutaj na samym środku stoję, jestem gotowy do walki niczym Rattel. Z większymi graczami będę walczył. Zajko, chyba może wyskoczyć pum, bo ten gościu wygląda jakby miał niski level. Nie wyskoczył, dobra. To jest druid. To jest druid, więc robimy sobie tak. Ten nietoperz raczej nie jest dla mnie zbyt straszny. Rzućmy mu otępienie, nawet szpilk nie będę rzucał w sumie. Okej. No dobra, nawet się nie bronił. Dobra, może się... O nie, ten gacek chyba też padnie. Jezus, ale szkoda. Nie lubię, jak zabijam peta, który ma taką fajną ksywkę. Bo to znaczy, że ten gość ma dobry gust. W sensie, jak ja na przykład widzę, że wiecie, na przykład pet się nazywa gacek, nie? Dobra, i ucieknie. Uciek, nice. Że pet się nazywa gacek, to ja wiem, że ten gościu jest dobrym człowiekiem po prostu, bo fajnie nazywa pety. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ale pozdrawiam serdecznie. Dobra, ej, szczerze, stoimy tutaj do zgona. Będę się bił. Zapraszam serdecznie. Chodźcie się bić. O, tak mogę powiedzieć. Jestem gotowy. Będę klepał każdego, kto tędy przejdzie. A w końcu padnę i zakończymy odcinek. Kardinek, nadziałeś się na mój miecz. Albo na moją szpilkę. Wchodzimy, zobaczmy, kto to będzie. Tutaj ludzie tak stoją pewnie dookoła, myślą, co on tu odwala. Jest to shit. Ej, czy to jest ten sam shit? Chyba nie. Oj, o, mamy wsparcie. Ciekawie. Kto to? Mr. Parkour. Pisze siema. Siema. Okej. Okay. Nice. I cyk. I cyk, i cyk, i cyk, i cyk. Shit, naprawdę, bardzo dobra klasa postaci. Przepraszam, wszyscy, którzy grają shitami, nie martwcie się, ja tylko sobie tak żartuję.
No i Mr. Parkour tutaj, nie będziemy atakowali typa, który do nas wskoczył, może jeszcze nam pomoże. Poczekajmy, aż ktoś inny przejdzie. Ziomek! Ziomek, siema mordo, witamy serdecznie, będziemy się klepali. Ej, ten wood jest mega mocny tak swoją drogą, jeżeli ja tak wszystkich oram. Kurde, ta seria może być całkiem ciekawa. Przepraszam wszystkie osoby, które zabiłem w tym odcinku, kurde bele. Trochę głupio się z tym czuję, ale w sumie się dobrze bawię. No nieważne. No i mamy kolejną bitwę, ziomek Moś. W tym przypadku tutaj wchodzi, znowu już nam przyszło wsparcie. Kiedy przychodzi wsparcie, to trochę laguje grę. O, jeszcze przyszło wsparcie, super, bijemy się, dobra. Oskar, ja fan, siema. Dobra, ziomek, widzimy się w takim razie na kanale, pozdrawiam cię cieplutko. Życzę smacznego obiadku, jeżeli teraz to oglądasz do obiadu, chociaż prawdopodobnie nie wyrobię się z nagraniem tego odcinka na 16, więc prawdopodobnie życzę ci smacznej kolacji, o, w ten sposób. Idol mnie zaora. Ale na filmie. O, no i cyk, dobra. Pozdro, pozdro również, dobra. Robi się tu całkiem ciekawie, ogólnie nie wiem ile będę tutaj stał. Myślałem, że zaraz padnę tak szczerze, ale mamy tutaj taką obstawę, że robi się naprawdę spore zamieszanie. Kolejny gracz wchodzi się bić z nami. Ja teraz serio czachę nabiję, Boże Święty, co tu się dzieje? Jest to Moś, więc robimy sobie tak. Prawdopodobnie chłopacy zaraz wbiją, albo nie wbiją, zobaczymy. Może mają już dość. O, dobra, był sygnał, chyba padłem, widzowie. Na farcie, może małpka go dobije w takim razie. Małpka, trzymaj się, dawaj, dawaj, Joseph Bratan, lecisz. Lecisz w niego, rzuć kamieniem. Jaki on miał nick? Juhao, tak, zrespił się, okej, czyli małpa wygrała. Joseph Bratan, zwycięzca dzisiejszej walki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Troszeczkę tych graczy dzisiaj pozabijaliśmy. Ogólnie win ratio chyba całkiem takie wysokie. Voodoo jest mega kozakiem w PvP. To jest potwierdzony fakt. Proszę z tym nie dyskutować. Dziękuję za uwagę. Przypominam, zostawcie swój nick w komentarzu. 50 platynki sobie rozdamy na przyszły odcinek z Broken Ranksów. No i co? No i pozdrawiam serdecznie wszystkich, pozdrawiam osoby, które dzisiaj wzięły udział niechcący w moim odcinku. Kiedyś powinno tak wystrzelić centralnie mi w łeb.